I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wróżenie z fusów. Wyszedł demon, także trzeba przedstawić, bo mieliśmy ciekawe spadki, albo nieciekawe spadki. Jeżeli o to chodzi, już byliśmy pomniżej 10 tysięcy dolarów za Bitcoina, i był też wystrzał jednogodzinny, gdzie praktycznie powróciliśmy powyżej 10 tysięcy dolarów w tym momencie. Widzę, że jeżeli chodzi tutaj o demon, Moon, Karl nagrywał to podczas spadków, więc nie ma tego ostatniego wybicia, ale warto posłuchać, zobaczyć, jakie są ewentualnie kolejne linie oporu czy wsparcia. Zawsze zapraszam na oryginał, jeżeli angielski zapam brat, nie ma wtedy problemu, przynajmniej wiecie jakich analityków technicznych słuchać. No a teraz się zastanowimy, co tutaj ma do nam do przekazania kar

tą flagę niedźwiedzią. I w tym momencie Bitcoin uderzył w mój pierwszy target, o którym mówiłem, czyli cel 10 tysięcy big... dolarów. Duże pytanie teraz się nasuwa: czy Bitcoin może uderzyć w 8,5 tysiąca dolarów? I widzimy, że Bitcoin uformował nowe lower low. Lower low, czyli coraz to niższe doły, czyli tu było większy dół, powiedzmy, ostatnia cena, i teraz jeszcze niżej zeszliśmy. I może to wyglądać w kolejnych dniach bardzo. No, nie pozytywnie, czyli bearish, możemy jeszcze spadać. I chciałbym porozmawiać o mojej strategii na kolejne dni, i chciałbym też opowiedzieć, że w dłuższym czasie tutaj Bitcoin dla mnie, czyli dla Karla, jest nadal bullish, czyli w, tem w tempie wzrostowym i nie jestem powiedzmy nie czuję się. Komfortowo z tym, żeby trzymać moje shorty na długo, czyli pozycje shorty, czyli granie naprzeciw wzrostów Bitcoina. I chcę mieć pewność, że te shorty zakończą się w odpowiednim czasie, żeby po prostu mieć jeszcze lepsze wyniki w dojściu Bitcoina do 20 tysięcy dolarów, czyli lepsze Przychody, zyski, I know that that is going to event. bo wiem, że to się stanie w, w końcu. No, o tym będziemy rozmawiać. w Dzień dobry, krypto. Bardzo dużo wiadomości oczywiście wyszło, więc e, zobaczę, jak to dzisiaj rozegram. E, także. Tutaj to przedstawimy na wiadomościach, tylko tak w skrócie TD Ameritrade, czyli mamy w końcu potwierdzone, że mają zielone światło Erisex, czyli te futures kontrakty na Bitcoinie. Na Bitcoinie, nie na dolarze, tylko na Bitcoinie. CFTC zatwierdziło, dało zielone światło dla Erisex i to jest oczywiście poparte przez TD Ameritrade, także o tym będziemy rozmawiać, to jest też bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi o, o przyszłość Bitcoina.

And we have to talk about the fact that Bitcoin is right now tumbling down. Uh... I mustn't talk about the fact that Bitcoin at the moment, unfortunately, is Po tym jak uderzył w cenę 13,5 tysiąca około wiadomo to było take chyba. I Warto so, też wejść na Twittera the Moon gdzie on dodaje updatey także w takim rzeczywistym czasie możecie zobaczyć to co dodaje ewentualnie co się dzieje na markecie jak nie wydaje audycji I tweeted a few days ago Before we saw this break to the downside, we had a bear flag, bullish news looking formation, and what I said basically was, if we break support, this is a possible short opportunity. I jeżeli na tej niedźwiedziej fladze Bitcoin powiedzmy przejdzie ją dołem, no to wtedy to jest duża szansa na zrobienie shorta na Bitcoinie. Bitcoin I dlatego, że Bitcoin poszedł parabolicznie w górę no to największy sens, który tutaj może się zdarzyć w cenie Bitcoina, to jest korekta. Target to... Pierwszym targetem to jest 10 tysięcy, potem 9,5 ale możemy się również do 8,500. I jeżeli przejdziemy do samego momentu przejścia tej niedźwiedzi flagi, and I tweeted, dołem, the flag broke in the and if i widzicie, do tego służy właśnie analiza techniczna. Gdy te formacje zaczynają pękać, i cena na przykład spada na tej formacji,

ale w krótkim okresie możemy zejść nawet do 10 tysięcy tutaj na Twitterie powiedział wtedy. Bitcoin at 10.5k, but the main target still 10,000 dollars. And if we go down, we can see now the Bitcoin actually came down to 10,000 and met my first target of 10,000. And I exited a big part of my short here. 10.5k is the new resistance. I dalej mówi, że Bitcoin jak doszły do 10 tysięcy dolarów Osiągnął tutaj tą cenę 10 tysięcy, niektóre shorty albo większość swoich shortów usuną przy tej cenie i Bitcoin może iść do linii oporu 10,5 tysiąca w tym momencie. So right up here. Wiemy, że też spadliśmy poniżej. So we're going to the chart and just bring out just go to the 1 hour. Jeżeli przejdziemy na jednoggodzinny powiedzmy interwał czasowy. We can see that the resistance, the 10.5k resistance. Widzimy, że linia oporu na 5000 na 10 500 dolarów. The new resistance that I talked about actually Resistance more right there. i drugi rezystencz na 10 500 mieliśmy jeszcze raz, before, czyli linia oporu uh, tumbling down uh, once again, so the resistance uh, was 10.5k and still is 10.5k i nadal oczywiście jest ta linia oporu przy 10500 na lokalnym

To i tak jestem w pozycji. Like Dlatego, że mamy tutaj bardzo dużo oznaczeń na wykresie, który krzyczy do nas, można tak powiedzieć, że no.

Nawet z dużą dźwignią, jeżeli chodzi o Longa. Jeżeli przejdziemy do tygodniowego interwału czasowego, massive, um, to the upside. And this... widzimy bardzo duży knot do góry świecy i taka formacja, którą tutaj widzicie, gdzie jest ten duży knot i praktycznie korpus świecy, o to dzięki wam, korpus świecy <laughs> i mamy właśnie w tym miejscu, to jest bardzo duża oznaka tego, że prawdopodobnie Bitcoin będzie spadał bearish sign Bitcoin. mamy bullish sign, uczymy się i bearish sign, bearish to będziemy spadać a bullish sign Wiadomo, byki, więc często bulisz i berisz używam także. Musicie się nauczyć i we went up so quickly did I pamiętamy jak uderzyliśmy w mój target w mój cel 13400 that is where we topped out so ale y to jest właśnie ten moment gdzie pojawiła się najwyższa cena bitcoina no do 13800 dokładnie doszła więc nie do końca 13400 to mówi demon ale blisko like i've said for the past few days it makes sense with the correction That's why I'm shorting. And right now it seems like we are breaking the 10K level. I w tym momencie widzimy, że przechodzimy 10 tysięcy, czyli dołem. Ehm, schodzimy jeszcze niżej. So, where to now? That's the... Gdzie możemy dojść teraz? Main question, right? Where are we going? Well, I talked about uh, well, the lower range I talked about in this tweet was 8.5K. Także tak jak mówiłem na Twitterze 8,5 tysiąca dolarów. In... This region. to jest około tym rejonie. And I that Wydaje mi się, że Bitcoin może dojść do tego poziomu? And the absolutely lowest range that I'm looking at I absolutna najniższa wartość do jakiej bitcoin może zejść. I also think is a range, is the 7. gdzie to jest prawdopodobna mm, powiedzmy jeszcze granica 7200$ all. all the way down. There. I jeżeli zobaczymy sobie, jak duża jest ta korekta od tego lokalnego all-time high, czyli najwyższej ceny Bitcoina, widzimy, że jest to w granicach 30%. I możemy zejść dużo niżej niż tak. Około think that 40 is, uh, probably... <gry> okay, około 38, 70, czyli prawie 40% to jest na 8500. I do like my target, but what are the odds that we go all the way down to Ale nawet możemy zejść do 7231, to by było wtedy 47% od tej najwyższej ceny i takie korekty się zdarzały. Jeżeli pamiętacie jak wyglądała sytuacja w 2017 roku między 30 a 50 takie korekty to jest normalna rzecz także nie bójcie się Bitcoin nie umiera po raz 1265 jak w modzie na sukces czy w dynastii nie. Bitcoin świetnie sobie nadal radzi. To jest nic nienormalnego. Well, I think that a 48% correction sounds like a lot. Ale uh, but 7.2k We were there just... i może się wydawać że 48% korekta prawie 50% to jest dużo ale 7200 just, um, when was this this was back in 10th of june so not even a month ago

Szybko i tak parabolicznie, nic nie idzie tylko w górę. Jakbyśmy windę wzięli, nic nie idzie tylko w górę. Musi być tutaj korekta. Świetny jest ten target 8500, bardziej mi się podoba, ale 7200 też trzeba mieć go na, powiedzmy, no, w granicach rozsądku, że możemy do tego y, poziomu spaść. I w tym momencie. Już wziąłem profity ze swojego shorta, czyli zarobiłem. Uh, ale spróbuję jeszcze raz wejść, ewentualnie w shorta do. Tysiąca. Ale będę miał też w głowie ten poziom 7200 w razie czego. So why 7.2k? Dlaczego 7200? Well, two reasons. First of all, if we go over to the Bitcoin futures chart. Jeżeli przejdziemy do wykresu Bitcoin futures. On the weekly time frame. Na tygodniowej. This is the weekly EMA ribbon. Mamy tutaj tą wstęgę EMA. Czyli ribbon EMA, na tygodniowej. Said it before and I'm gonna say it again. The weekly EMA ribbon, in my opinion, is going to be the the bottom for Bitcoin. I don't think that Bitcoin can go below the. I wydaje mi się, że to jest ten znacznik na wykresie, który mówi nam, że do tej ceny najniższej może w tym momencie spać Bitcoin. Nie mo, nie, raczej nie przejdziemy tej wstęgi. It quickly, week, Wydaje mi się, że tygodniowa wstęga EMA będzie tutaj no, tym supportem, tą linią oporu, że poniżej z niej nie zejdziemy, ewentualnie możemy zejść na chwilę knotem, ewentualnie dołem, ale wtedy to tylko na chwilę. On tutaj mówi po powrót od razu na tygodniowej. Extrapolate... W tym momencie jest na 6800 dolarów. Like i za parę dni będzie już granica tego 8000 dolarów. Bitcoin were to go quickly down and dump down right now. I jeżeli Bitcoin by bardzo szybko zaczął spadać. Yeah, 7200, gdzie w tym momencie jest właśnie ta EMA ribbon. Right now. And also, if we go to the four hour we can see that the lowest gap in the Bitcoin futures right now that hasn't been completely filled yet. I mam nadzieję, że pamiętacie o tych przerwach w wykresie. Tak jak tutaj, mieliśmy tą najniższą na CME kontraktach, gdzie. Let me actually get away with the EME ribbon. We can see it is the gap right there. This gap. A, jeszcze mamy jedną niżej, this has not i nie została ona zapełniona. This is at I to też nam potwierdza, że to jest 7183 dolary. This... Także wydaje mi się, że to jest najniższa cena, do jakiej bitcoin powinien spaść przy tej korekcie. Correction. Albo może spać. 8.5k. Well, that is another futures gap. That... Mamy też kolejną, powiedzmy, przerwę czy dziurę, jak to niektórzy mówią, w, w wykresie CME Futures. Could be closed. This is the the gap, and we do have some Pomiędzy resistance. Pomiędzy So, yeah, I like this level also. Także uważajmy na 8500-7200. Okay. Mamy też wykres Bitcoina 2020 halving, czyli to, co się zdarzy za 10 miesięcy. All right. So we can see that we are on a trajectory straight up towards the moon here. I widzimy, że jesteśmy teraz w trajektorii lotu Bitcoina właśnie na księżyc, <noise> tak jak jego kanał się nazywa. I prawdopodobnie do halvingu powinniśmy już wzrastać, 10 miesięcy nam zostało. I że think we have all seen this uh, chart before and the next having uh, just like the previous halvings here or... I mamy tutaj zaznaczone poprzednie halvingi, gdzie mieliśmy z ceną wzrostową. I widzimy, że po ostatnim halvingu cena jeszcze bardziej wzrastała do 20 tysięcy dolarów. Level here is of course I dzięki temu wykresowi wiemy, że też możemy dojść do 100 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o ten 2020 halving. Ten wykres, jeżeli ta trajektoria lotu. Bitcoin Met this gray line, but overshot up to twenty thousand. Got the ma massive correction. Something similar might happen here. We go up to one hundred thousand dollars, and then we go up to two hundred, maybe three hundred thousand dollars, and then we have a huge correction. Once again, a big blow off top and. I możemy tak samo dojść z ceną Bitcoina, a też możemy dojść, tak samo możemy dojść tutaj lekkim dołem, tak jak mieliśmy, widzicie w 2016 2017 nie zawsze ta cena od razu odzwierciedlała halving, możemy iść dopiero po halvingu do tych 100 tysięcy dolarów, ale też widzieliśmy, że wcześniej zobaczcie, 2013 przy halvingu od razu żeśmy szli praktycznie, zaraz po halvingu do all time high i potem kolejne all time high, także

nothing to matter comes and i just want to make sure that we're getting in in bitcoin before this happens and i've been telling you over and over and over to buy 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 especially when we broke the 6k level

pick up some cheap bitcoin before we go up uh, and break the resistance and go up towards 20 i możemy dojść nawet do 20000 because we will go to 20k very soon bo dojdziemy do 20000 dolarów bardzo krótkim czasie and you only have a small window of uh, opportunity i mamy tylko małe okno zakupowe to pick up bitcoin make sure that you... żeby zakupić jeszcze dodatkowe jakieś sztuki <laughs> you are not missing out on these dip opportunities And the fundamentals, they are strong. No, i fundamenty też są bardzo mocne. Dobra, to już zostawimy, bo wiem, że hash rate, all time high, się zwiększa. Mamy tutaj przedstawione. Spru Sprawdźmy tylko, czy teter nie został dodrukowany. Ostatni raz był dodrukowany około 17 godzin temu, czyli za 24 godziny wcześniej, więc miejcie to też na uwadze. Wygląda na to, że szykuje się korekta. Jak niska? Zobaczmy jeszcze raz, spójrzmy, bo wyszliśmy powyżej 10 tysięcy, ale 10 500 jest ta. Powiedzmy, linia oporu, którą no, możemy nie przekroczyć. Jeżeli nie przekroczymy, i tak jak tutaj mówił, jeszcze do tego, o ile pamiętacie, Bob Lukas, jeżeli nie utrzymamy do wtorku 10.300 na bitcoinie, no to możemy mieć naprawdę poważniejsze spadki. Także zobaczymy, czy ta tygodniowa na 10-300 się utrzyma, zdaniem Boba Lukasa. Jeżeli tak, no to atakujemy 20 tysięcy dolarów już w nieb długim czasie. Oczywiście to jest tylko wróżenie słów. Pamiętajcie, tak jak w tej szklance, w którym widzicie, w winiecie do tej audycji, wszystko się może zdarzyć, bo głowa pełna marzeń. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.